No hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Euro Truck Simulator 2 Bałkany. Jestem w Mariborze. Szukam obecnie kursu już drugi raz. Jadę teraz do następnego punktu. Dalej bez przyczepy, bo ostatnio ruszyłem z Zurichu. Skończyłem w Mariborze. No i szukam kursu. Czy coś będzie w tym Mariborze? Zobaczę. Jest wtorek 21:24. Zdążę na zielonym. Dobra. Ładnie. Okej, no i tam nie zdążę. Świetnie. Bo to są Bałkany. Między pierwszy raz wiecie Maribor. No i zobaczymy, gdzie mnie doprowadzi Maribor, znaczy do jakiego miasta. No co ja tu mam, chrypę jakąś. Nara, jutro filmuję, znaczy może będzie, bo może nagram jeszcze na zapas. Jeszcze potem kalendarz adwentowy. Ale to na końcu. Tankować nie muszę. Tir Scania. Dobra. Dwa razy w prawo. Wiem, że po chodnikach jadę. Ale bez przyczepy to tak ciężko przyczepność utrzymać. No i się wtedy szybciej jedzie. Dobra. 3 minutki. I w prawo, a tu przystanek. Dobra. Okej. I w lewo. I mam nadzieję, że to będzie moja ostatnia podróż, że w końcu znajdę kurs odpowiedni na film. Dobra, enter. No i co my tu mamy? Nic. Nic ciekawego w Bałkanach. I kolejne 19 minut jazdy. Świetnie. Kto by mógł się by spodziewać? Po prostu rewelka. No ale no nic. W kontener walnąłem, bo się ich nie spodziewałem. Czyli jednak do trzech razy sztuka może. I może za trzecim razem się udało. Pachołek przewróciłem. No ale trudno. No i zium. Ja zasuwamy. Dobra, okej. No i jazdunia. Jest Maribor 222. Okej. Eurotrack był ostatnio 2 tygodnie temu. Dobra. No i oczywiście czerwone. Mogę jechać prosto, lewo, prawo. Thank you za zielony. Bo ja się tu śpieszę. 4. minuta filmu. A ja nie mam kursu. No, 3:56 minuta, no ale uznajmy jako 4. No, oczywiście, czerwone, brak kursu. To znalazł się pechowy start w Euro Truck Simulator 2 Maribor Bałkany. Zastanawiam się, czy by nagrać zapasowy film na jutro. Chyba raczej nagram. Wow, jakbyś prawie zdarzyli. No bo wiecie, jutro jadę do Rzeszowa i na Łyżwy jutro jadę, widzowie. Pierwszy raz w tym roku. Zaczynamy sezon. O matko, jaką w ciasną uliczkę mnie wprowadzi. Oh my god. Oh my god, jeszcze no przez takie drogi? Znaczy jechałem. Przez gorsze i przez ciaśniejsze. Ale to aż taki to. Fuh, się nie spodziewałam. Znak stop. To się zatrzymam.
I na tym. Piąta minuta filmu, a ja nie mam kursu. Jak widzowie tutaj się nie uda, to zrobię po prostu cięcie. I dopóki nie znajdę, to cięcia się nie odbędzie. Znaczy, dla was to będzie parę sekund na pstryknięcie palca, a dla mnie to będzie męczarnia. O, stacja pociągowa. Ale oczywiście pociąga nie ma. No niestety. No ale z 50, ale 90, ale mówię, chcę troszkę szybciej. No i TCC. Bo to piąta minuta filmu, a chciałbym chociaż tam przez parę minut pojeździć z przyczepą. Więc sobie, tu jest ostatnia szansa. Enter. No i tak, pori... Nie. Ciekawego... Widzowie... No to Maribor jest po prostu pechowy. Czekajcie, czy wszystko już by... Stokes jeszcze mnie ratuje. Ale to już zrobię cięcie. No dobra, widzowie, już dojeżdżam do Stokes i mam nadzieję, że już tutaj będzie kurs. Myślałam, że zdążę na zielonym, ale myślałam spację nacisnąć, czyli gwałtowne hamowanie. Dobrze, że tego jeszcze nie wiedziałem, co ja robiłem, bo wyprzedzałem na podwójnie i ciągnę ciężarówkę w tunelu. Zaraz był zakręt, ale na szczęście nic nie jechał, no bo mówię, dzisiaj jedzie trochę jak szaleniec, bo... No bo siódma minuta filmu, a tu jeszcze kursu nie robię. No jak się nie uda zrobić, to trudno, no bo wiecie. Bo ja sobie miałem tak coś w głowie, takie coś, że nie będę jechał do Mariboru, bo mam 50 minut. Jeszcze przed filmem, a chcę z wami odkryć Maribor. No i odkryłem. Widzę, świetnie. Zawiad, to jest ostatnia szansa. Ja się, widzowie, załamię. Stupicie się załamać. No dobra, jadę, no dobra, jeszcze nie ostatnia szansa, ale do kolejnej firmy, na którą no... Jest godzina 22:18, wtorek. No nic na to nie poradzę, no czasami takie pechowe dni, nawet i w Eurotracku, co się rzadko zdarza. No ale no niestety bywają. Teraz nie muszę cięcia robić, bo jest tylko 5 minut, a nie... O kurde, a nie. Czekajcie, wycofię, bo nie chcę mieć 10 minut, bo sobie za wcześnie alejki skręciłem. Dobra. Okej. Okay. Już jest pod kontrolą 4 minuty. O, właśnie na takim zakręcie wymijałem ciężarówkę, tylko w sumie to chyba na tym było, z czego co pamiętam. Już chyba w tym tunelu dzisiaj byłem. No ale widzowie, no to spechowy po prostu Maribor. Już wiem nawet, jaki będzie tytuł filmu prawdopodobnie. No chyba, że tutaj znajdę jakimś cudem kurs. A już to wątpię. A, chyba tu byłem, widzowie. No ja nie mogę, no chyba coś się zmieniło. Dobra, jedziemy do Maribor, do Wiedeń, filtry oleju 12 ton, bo nie mam cierpliwości, czas podróży 3 godziny 34 minuty, dystans podróży 232 km. Tutaj mam Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Serbia, Macedonia Północna, Albania. Więc filtry oleju 12 ton, bo no naprawdę chciałbym zrobić w końcu kurs. Co prawda nie po Bałkanach i bez śniegu, ale trudno, widzowie.
No ale tutaj pociąg stoi, o, ładna ciężarówka, Balkan Loco. Dobra. 10. minuta filmu, a ja dopiero podpinam przyczepę. Z taką rejestracją awaryjną działają. Więc jedziemy 3 godziny 34 minuty. Dobra, i oczywiście jeszcze będzie kalendarz adwentowy, o tym pamiętam, więc no. Dobra, więc jazdunia, jazdunia. Co prawda w nocy, no ale lepiej w nocy niż wcale. Jednak mi się przypomniała, że tu byłem już, zahaczyłem znowu o słupek, no ale. Tam gdzie się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, jak ja się dzisiaj spieszę, to wiecie. No, żeby chociaż chwilkę pojeździć z tą przyczepą Balkan Loco. Okej, Balkan Loco. Dobra. Okej. Skręcamy w lewo. Dobra. Film podejrzewam będzie trwał może z 20 minut, no ale to przez to, że Mariborze szukam po prostu dużo długo kursu. No się nie spodziewałem, że Mariborze nie będzie, że będzie taki problem po prostu z znalezieniem kursu. Myślałem, że załatwię to raz za dobrze i że szybciej biorę ładunek, go w lewo mam skręcić. Się zagapiłem, masz nową wiadomość, ale to mnie wiadomości na razie nie interesują. No i już czerwone. To, żem se odjechał. O, czekajcie, bo koreczek troszeczkę. No ale no co ja poradzę, się zagapiłem. Maribor zakorkowany w nocy. O, widzę, że samochody jednak odważne przejeżdżają koło ciężarówki. Ale już i tak będziecie mogli sobie jechać, bo ja zdążę na zielonym, więc no. Dobra, okej. No niestety nic na to nie poradzę, że musimy jechać do Wiednia. Czekajcie, do Wiednia. Do Wiednia. No ale no, tak musi być po prostu i już. Kilometrów 229, 3 godziny 23 minuty. Mam na środę 1:55. Gdzie mi wyjeżdżasz? Mignę ci długimi światłami, a masz. O, widzę most z torami, ale pociąg jak zwykle nie jedzie. Wiem, mam pomysł na śmieszny tytuł. Na czerwone, noż ja nie mogę, dawać mi to zielone. Bo ja dzisiaj mnie Maribor wkurzył. Aj, 220 km, przegapiłem 222 km. I widzicie, Maribor to zdradził mi pech po prostu. Że chyba 4 razy szukałem kursów i to po takie długie odległości. To w ogóle jeszcze jak mi się tu zmieni na czerwone. A się nie zmieniło, więc masz szczęście. Nawet ta ciężarówka z przyczepą jest szybka, widzowie. Ale to dobrze, bo szukam jak najszybszej ciężarówki. No i znalazłem, co prawda skali mam już troszkę dość. No ale trudno, menisz czeka, no ale no na razie go wpuścić nie mogę. No, thank you, dobra, okej. Meli, no musisz chwilkę poczekać, no bo jak tak będę ciągle się zatrzymywać, to nigdzie nie dojadę. Nietoperek się kiwa w jedną i drugą stronę, zawieszka żółto-niebieska jest. Ozdoby świąteczne są, tylko jeszcze, no musi być ten śnieg, no ale no. Miał być już na ten filmik, no ale niestety ciągle mi się o nim zapominam. Ale mam nadzieję, że na 80% na Japonii już nie mówię na 100%,
No ale że będzie. No gościu, co mi tak nagle zwalniasz? Chciałem zmienić szybko na lewy pas, bo bym w niego wjechał. A, bo 60 i te. I no. Bramki, bramki, bramki. Brameczki. No dobra. 30, ale to się w głowie nie mieści, bo nie będę aż na tyle zwalniał. Bo ja się śpieszę. Dobra. Dzisiaj jeżdżę jak wariat, wiecie, ja tak jeżdżę. No bo jak jest okazja i jadą wolniaki, no to ja to wykorzystuję po prostu. Nie wiem, czy byście tak byście odważyli w prawdziwym rzeczywistości, jak się widzieli przed chwilą tą akcję. Że było 30, było parę samochodów przed bramką. Ja tak zygzakiem tak jakby jechałem. Że jeden raz z lewego pasa szybko na prawy, potem na lewy, na prawy i tak. Więc no. 2 godziny 20, znowu przegapiłem 2 godziny 22 minuty. No, zaraz skręcamy w prawo. Więc jutro jadę na łyżwy. W niedzielę wracam, w poniedziałek do szkoły się nie idzie. Nie powiem z czego względu. Lekarzy nie mam, no ale mamy wolne po prostu. Dobra, więc to. Policja stoi. Więc jeszcze zaraz kalendarz adwentowy. O, słyszę, że go babcia chyba wpuściła. No ja bym go wpuścił, no ale że tak długo już trwa film. Ale to dobrze, bo Eurotracka lubicie. To no niestety zmieniłem tutaj wygląd ciężarówki na Unię Europejską. Koguty są włączone, no bo bez włączonych to byłoby tak, o, ciemno. Nie byłbym po prostu widoczny. Dobra, jeszcze 2 godzinki. Włączę długie światła, ale już wyłączę. Ale już wyłączę, bo jadę z przeciwnej strony, ale już se mogę włączyć. No bo wiecie, niby są te żółte światła lampy po prawej stronie, ale to one mało co dają, więc koguty troszeczkę mnie oświetlają bardziej. No i te długie światła, które się włącza literą K. W jeden 120 km. Dobra, okej, okay, jeszcze godzina 46. Dobra, te felgi, te białe ozdoby na kołach mi się podobają. Dobra. A co zwalniasz, gościu? Se pomyliłeś pasy, czy co? Miał zjeżdżać się na parking? Nagle se przypomniał, nie, jednak nie zjeżdżam, zmieniam pas. Kilometrów 104. Dobra. No niestety musi być w nocy, no bo tak po prostu zakończyłem poprzedni kurs z Zurychu do Mariboru. No matko, wolniak. No teraz ja znowu wyprzedzam, czyli moją ulubioną robotę. Zaraz będzie stacja benzynowa, ale ja na niej nie muszę tankować. No bo mam jeszcze pół paliwa prawie, że. A nawet jakbym musiał, to bym nie. Wow. Prace drogowe, znaczy wypadek. Muszę stację objeżdżać. Na szczęście jest tu stacja, tam na zamiast podobałem wypadek, bo mi gościu nagle hamuje, no to co ja mu poradzę, no już ja nie mogę. Jeszcze takie akcje mi trzeba było. Patrzcie, jaki teraz korek na stację benzynową. No więc jak widzicie, no jedźcie, wolniaki, bo mi jeszcze godzina 6 została. Będzie troszeczkę przyspieszał. Widzicie co? Trzeba było mu pomrugać długimi i od razu gościu mi zwolnił. No.
Dobra, wyprzedzamy. Znaczy jest dobrze. Ostro zahaczyłem i zahaczyłem od drugiego. No ale trudno. Ja się dzisiaj mniej przejmuję wypadkami, znaczy się troszkę przejmuję, ale nie aż tak bardzo, bo no wiecie, za długo na początku filmu wybierałem kurs, więc to dlatego. A tak to bym w miarę grzeczniej bym jeździł. Ale to tylko kwestia oduczenia się szaleństwa na drodze. No bo ja gram na telefonie w autobusy, to ta moja gra wygląda jeszcze gorzej. No ale no trudno. Tak musi być. I już. Ja no, nie pamiętam co wiozę, chyba jakieś filtry. Ale jakie filtry? To już zobaczę po wrzucaniu filmu. Sorry gościu, że ci zajechałem drogę. Ale już zjeżdżam. Już zjeżdżam ci gościu. Jest środa 0:47, czyli północ. A mam do jana środa 1:31, 42 minuty. Na 41 minut i 40 kilometrów. No, film Zero Trucka 21 minut, znaczy były jeszcze dłuższy z Japonii 41 chyba minut. Więc, ale to w Japonii to... Tam moim zdaniem się... Znaczy nie, że podziemnie jeździ, ale jest ciasna droga. I no... Tam po prostu mi dłużej schodzi. Muszę dodać śnieg jeszcze. No gościu, ja cię nie wpuszczę. A, sam się wpuścisz? A. Ale muszę tak zmienić pas. Okej, okay, już jestem, bo mi mama weszła. Mama weszła i już. Dobra, ale jeszcze 14 minut. Paliwo mi, znaczy nie kończy mi się, no ale troszkę mało go jest. Zaraz, kalendarz adwentowy, dzień 8, piątek dziś, jutro będzie, znaczy jeszcze dzisiaj nagram zastępczy film, nasz klient spodziewa się dostawy, lada chwila dopilny, żeby dojechał na czas. Dobra, spoko, więc tryb szybki sport, koniec autostrady, skręcamy w prawo i zasuwamy. Czyli będziemy mieli spóźnienie lekkie. No ale co ja poradzę? Takim miałem pechowy Malibor. Już. Supse. Jedź, nie gadaj. Okej. Dobra. Więc jedziemy 5 minutek znowu. Świetnie. Ech, już mam dość tego rotraka. Nie grałem go w 2 tygodnie, chyba 13 listopada ostatnio. No bo wtedy dojechałem do Mariboru pechowego, co się nie spodziewałem, że dzisiaj będzie aż tak pechowy. Czyli mam nauczkę po prostu, żeby przed filmem szukać kursy po prostu i już. I tak zaraz zrobię, że na następny film już po prostu przeszykuję kurs. Na pewno nie do Mariboru, bo już mam go dość. Wiecie czemu? Z dzisiaj. Dobra. I skręcamy w lewo. I dojechaliśmy. Dobra. Więc Balkan Loco. Dobra. Czyli... Przejechany dystans 230 km, czas 3 godziny 3 minuty, zużyte paliwo 73,76 litrów. Poziom 42 król szos. Doskonale, Maribor Wiedeń. Dobra. Ok, rynek pracy. No, Nowo Mesto. O, odkryłem Nowo Mesto? Wow. Lublana, Triest, tutaj mam, chciałem do Koperna, ale nie było. Rijeka,
Bajna Luka, Tuzla, Karakaj, Nixit, Bieleopolie. Dobra, nie będę czytał, bo tego jest dużo. Tylko jeszcze wam powiem, ile widzów nie subskrybuje mojego kanału. Dobra. Okej, no patrzcie, wchodzę na Mali. Czyli dzisiaj jechaliśmy z Słowenii do Wienia, czyli do Austrii, czyli Słowenia, Austria. Dzisiaj było. Statystyki. Odbiorcy. I tak, mężczyźni 66,7%, kobiety 33,3%, Polska 90%, widzowie bez subskrypcji, którzy mają przycisk subskrybuj czerwony, to 87,7%, a subskrybenci, którzy mają przycisk szary, to 12,4%. O, proszę bardzo. Dobra, no i kalendarz adwentowy. Prawie bym o nim zapomniał. Dzisiaj jest dzień 8, czyli 8 mam. No dobra, zresztą zaraz wam pokażę. Hop. Dobra. O, dzisiejszy cukierek mogę zjeść. Ok, jest czerwony. Dobra. Hop. No, jest dobry. Więc Słowenia, Austria. Tylko nie pamiętam, co wiozłem. Jakieś chyba filtry. Tiry skania. Więc łapeczka, dobry, subskrypcja, komentarz. No i hej.